Wiadomość od twojego skryby! Nie ma chyba na świecie osoby, dla której wizyty w gabinecie dentystycznym stanowią przyjemność. A nawet jeżeli tacy ludzie rzeczywiście chodzą po tej ziemi, to możemy się zgodzić, że są one wyjątkami potwierdzającymi regułę. Zatem, skoro takich przedstawicieli gatunku ludzkiego, którzy z radością zasiadają na fotelu dentystycznym, nazwać możemy masochistami, to w słowniku języka polskiego nie istnieje określenie na ludzi, którzy decydowali się korzystać z usług dentystów czy też cyrulików w latach minionych. Strach przed dentystami towarzyszy nam prawdopodobnie od tysięcy lat, jednak już starożytni Egipcjanie korzystali z nauk świetnego nauczyciela, jakim jest ból. Ból tak straszliwy, że potrafi przyćmić nawet lęk przed nim samym. W dzisiejszych czasach przyczyny wielu zdrowotnych dolegliwości przypisuje się pewnej złowieszczej białej substancji. Z cukrem dzisiaj walczymy intensywnie i obwiniamy go o całe możliwe zło, włączając w to ubytki w naszym uzębieniu. Starożytni Egipcjanie cukrem zasłaniać się nie mogli z bardzo prostej przyczyny. Słodka biała substancja nad Nilem nie była rozpowszechniona aż do VII wieku, kiedy to Egipt stał się integralną częścią arabskiego kalifatu. Notabene arabscy kupcy przywiedli cukier nie tylko do zachodniej Afryki, aby się o tym przekonać, wystarczy sprawdzić, jak na cukier mówimy w różnych językach europejskich. Zatem skoro na terenach Egiptu cukru nie znano, może więc i dolegliwości związane z uzębieniem znacząco różniły się od tych, z którymi borykamy się dzisiaj. Jak się okazuje, niespożywanie słodyczy czy napojów gazowanych nie chroniło starożytnych Egipcjan od problemów zdrowotnych. Badania szczątków odnajdywanych w różnych miejscach pochówku potwierdziły z całą stanowczością, że Egipcjanie z dolegliwościami stomatologicznymi zmagali się tak samo często jak my. Główna różnica polega na tym, że w dzisiejszych czasach nasze zęby najczęściej dotyka próchnica, która dawniej była rzadkością. Nie znaczy to jednak, że próchnica była egipskim dentystom obca. Jednak diagnoza, jaką stawiano w jej przypadku, była delikatnie mówiąc chybiona. Wierzono wówczas, że powoduje ją Fenet, tajemniczy robak, który miał rzekomo ryć tunele w zębach, powodując ich uszkodzenie. Dowód na to znajdujemy w piśmiennictwie XIX dynastii, a dokładniej w papirusie Anastazji. Jest to lament egipskiego urzędnika opłakującego trudy, jakie znosi na swoim stanowisku, ulokowanym gdzieś na rubieżach królestwa. Pod koniec swojej przemowy wspomina o cierpieniach jednego ze swoich pobratymców. Jest tu ze mną skryba, którego wszystkie mięśnie twarzy drgają. Choroba rozwinęła się w jego oku, a robak wrasta w jego ząb. Nie mogę go zostawić na pastwę losu. Jednak to nie tajemniczy robak, czyli próchnica, była z morą Egipcjan. W niemal każdej odnajdywanej czaszce możemy potwierdzić znaczne starcie górnej powierzchni zębów, a dokładniej ich wierzchołków. Już w okresie młodości wielu egipcjan podczas konsumpcji musiało odczuwać niewyobrażalny ból, ponieważ starte szkliwo odsłaniało zębinę, a następnie miazgę. Z czasem odsłonięte wewnętrzne warstwy zęba infekowały organizmy chorobotwórcze, co powodowało powstawanie bolesnych ropni. Ropnie zresztą mogły pojawiać się nie tylko w koronie zęba, ale także u jego podstawy. Przyczyna była jednak taka sama. Nierówny nacisk szczęki, który z kolei wynika z nierównomiernie startych zębów. To powodowało nadmierny nacisk na tkanki podporowe, odsłanianie się szyjek zębowych, a następnie stany zapalne objawiające się właśnie ropniami. Jeżeli interesują Cię materiały powstające w skryptorium, rozważ proszę pozostawienie subskrypcji. Przez dość długi czas egiptolodzy nie mogli zrozumieć, dlaczego starożytnym mieszkańcom Doliny Nilu doskwierało tak silne ścieranie się zębów. Pojawiały się różne hipotezy, które miały wyjaśniać to zjawisko. Egipcjanie, podobnie jak inne ludy Afryki, mieli mieć pewne predyspozycje genetyczne, które rzekomo objawiały się w specyficznym układzie szczęki. To miało sprzyjać bruksizmowi, czyli niekontrolowanemu zaciskaniu się szczęk, co mogło niszczyć zęby. Takie założenie zostało jednak dość szybko obalone, ponieważ nie wszystkie odnajdywane szczęki ze startymi zębami cechowały się układem, który predestynowałby je do tego rodzaju bruksizmu. Jeszcze inni badacze sugerowali, że żywność w dawnych czasach miałaby być trudniejsza w przeżuwaniu. Jedzenie nie było tak miękkie i łatwe do rozdrobnienia, zatem i nacisk na same zęby miał być niebagatelnie wyższy niż w czasach współczesnych. Również ta hipoteza, choć na pierwszy rzut oka wydaje się sensowna, nie mogła zostać zaakceptowana, ponieważ tak poważne zwyrodnienie szkliwa zębów nie występowało wśród innych ludów epoki brązu. I choć to założenie było błędne u swojej podstawy, okazało się pośrednio prawdziwe. To właśnie żywność powodowała nadmierne ścieranie się zębów starożytnych Egipcjan, jednak nie ze względu na swoją strukturę, a jeden dodatkowy składnik. Składnik, który do żywności nie dodawali zazwyczaj ludzie, a natura. Analiza odnalezionych bochenków chleba potwierdziła, że posiłki starożytnych Egipcjan były wzbogacone słuszną dawką piasku. Ten mógł znaleźć się w mące służącej do wypieku pieczywa przywiedziony przez wiatr, lub rzadziej dodany mógł być intencjonalnie wcześniej, by uprościć mielenie. W takim przypadku piasek miałby nie tylko ułatwiać ścieranie ziaren na mąkę, ale i siać spustoszenie w uzębieniu egipcjan. Skoro już wiemy, jakie były przyczyny dolegliwości stomatologicznych, dowiedzmy się, kto próbował im zaradzić. Tamtejszą medycynę scharakteryzował Herodot podczas swojej podróży do Egiptu w V wieku przed naszą erą. Jeśli chodzi o medycynę egipską, to jest u nich uporządkowana następująco. Każdy lekarz zajmuje się tylko jedną chorobą, a nie kilkoma. W całym kraju jest dużo lekarzy, ponieważ są specjaliści od chorób oczu, inni od głowy, inni od zębów. Jeszcze inni leczą choroby brzucha czy choroby ukryte. W starożytnym Egipcie zawód lekarza był zinstytucjonalizowany i nierozerwalnie związany z religią. Świeckich lekarzy było niewielu lub też nie występowali wcale. Z różnymi problemami udawać się można było zatem do specjalistów określanych jako sinu. Byli oni wysoko wykwalifikowanymi praktykami specjalizującymi się w określonych dziedzinach medycyny. Jeśli jednak Egipcjanin nie miał zaufania do praktyka, mógł się również udać do nab, czyli kapłana, który leczył poprzez odprawianie modłów i rytuałów, lub z nachora, zajmującego się magicznym zwalczaniem dolegliwości. Medyków w starożytnym Egipcie ceniono, a wielkim szacunkiem obdarzano zwłaszcza lekarzy nadwornych, którzy wchodzili w skład świty faraona. Lekarza stojącego najwyżej w hierarchii nazywano Wielkim Lekarzem Dolnego i Górnego Egiptu. Jednym z pierwszych dentystów, którego znamy z imienia, jest Hezire, który był nadwornym dentystą za czasów Jessera. Można śmiało założyć, że stomatologia jest tak stara jak piramidy, ponieważ to właśnie za czasów tego faraona wzniesiono pierwszą z nich. Dentyści kształcili się w szkołach nazywanych Domami Życia. Do dyspozycji mieli różnego rodzaju lekarstwa i substancje, jednak te nie zawsze pomagały. W każdym razie zanim przejdziemy do brutalnych metod, rzućmy sobie okiem na egipską profilaktykę i higienę jamy ustnej. Egipcjanie często uskarżali się na ból języka, który nadgryziony mógł być następnie zainfekowany, tak samo zresztą jak i cała jama ustna. Na początku pułkanie mlekiem uważano za wystarczające, a przynajmniej biorąc pod uwagę, jak często mleko występuje w egipskich remediach, przynajmniej nie szkodziło. Swoją drogą zasada etyczna, primum non nocere, po pierwsze nie szkodzić, jest czasami przypisywana imhotepowi, a nie jak to się powszechnie uważa, Hipokratesowi. Jeśli dolegliwości nie ustępowały, mleko było wzmacniane gęsim tłuszczem i ziarnami nieznanej nam rośliny. Jeśli chodzi o zęby, to według egipskiej praktyki wszystko, czego zdawały się od czasu do czasu potrzebować, to proces nazywany wzmacnianiem. Co w sumie nie dziwi, biorąc pod uwagę pokarm, który, jak ustaliliśmy, również był wzmacniany kwarcem Dowiadujemy się, że sproszkowane owoce widlicy tybańskiej z miodem wcierano w zęby. W nieokreślony sposób do wzmacniania zębów używano także kadzidła lub grynszpanu. Jednym z dziwniejszych sposobów na uodpornienie zębów na piaskową strawę było smarowanie dziąseł i zębów miksturą z proszkowanych kamieni w miodzie. Inną półkanką była mieszanka składająca się z jasnego piwa oraz rośliny z rodziny kosaćcowatych, czyli tych, do której zaliczamy na przykład krokusy. To jednak nie koniec, ponieważ Egipcjanie stosowali także żelki, które wytwarzane były z krowiego mleka, daktyli oraz nieokreślonych ziaren. Rzeczone żelki były wielorazowego użytku. Należało je przerzuć dziewięciokrotnie, by osiągnąć zamierzony efekt i dostatecznie uodpornić zęby na złowieszcze siły piasku i złych duchów. Wszystkie wymienione tutaj środki zaradcze zazwyczaj nie były wystarczające. Nie mamy także pewności, jak wiele z nich było rzeczywiście skutecznych i czy czasem niektóre nie były wytworem szarlatańskich fantazji. W każdym razie, gdy wszystkie te metody zawodziły, najskuteczniejszym sposobem leczenia pozostawała stara, dobra ekstrakcja. Adepci sztuki dentystycznej nie przystępowali jednak do usuwania zębów Egipcjan od razu. Zanim zostali dopuszczeni do rozwartych ust przerażonych pacjentów, ćwiczyli usuwanie zębów na martwych zwierzętach. Dentyści do dyspozycji mieli niezastąpione przerwaniu zębów kleszcze. Oprócz tego posługiwali się także bantasankiem, przypominającym kozią stopkę, oraz bodisą, która przypominała hak. Technika ekstrakcji wyglądała następująco. Najpierw nieszczęśnika usadzano i podawano mu różnorakie zioła mające zmniejszyć odczuwanie bólu. Czasami stosowano również środki odurzające, z których najpopularniejsze było opium. Kiedy pacjent był odpowiednio znieczulony, Przystępowano do operacji. Najpierw należało obnażyć szyjkę zęba poprzez rozcięcie dziąsła lub też obsunięcie go nieco niżej, by dało się złapać ząb nie w koronie, która mogła się skruszyć, ale nieco niżej. Następnie kleszczami ząb wyrywano, a ranę poekstrakcyjną przypalano rozżarzonym metalem, co miało zabezpieczyć delikwenta przed potencjalnymi infekcjami. Ekstrakcja była zabiegiem dość wyjątkowym, bowiem cechowała się bardzo wysokim poziomem trudności. Jak już wcześniej ustaliliśmy, najczęściej występującą dolegliwością były bolesne ropnie, które powstawały na skutek odsłaniania się miazgi. Większość Egipcjan zmagała się z tym schorzeniem, ale nie wszyscy decydowali się na ryzykowną i bolesną ekstrakcję. Oddajmy głos medykowi ze starożytnych papirusów. Ropień to choroba, którą zwalczać będę nożem. Jeśli cokolwiek pozostanie w środku, na pewno się odrodzi. Ropień wytnę nożem i poczekam, aż wypłynie ropa, a jeśli w środku cokolwiek pozostanie. To pacjent powrócić będzie musiał, bo ropień na nowo urośnie. Wycinanie ropni przy użyciu noża wcale nie brzmi jak dobra i bezstresowa alternatywa dla ekstrakcji zęba. Zatem ci Egipcjanie, którzy nie byli fanami stomatologii, ograniczali się do mniej lub bardziej skutecznych środków przeciwbólowych, którymi była psianka szara, kmin, pistacja terpentynowa czy goździki. Życie tych ludzi było jednak stale zagrożone. Decyzja o nieusuwaniu ropnia była bowiem igraniem ze śmiercią. Czy raki, które powstawały w zębach Egipcjan, stawały się coraz większe, a zgromadzona w nich ropa szukała ujścia. Jeśli taki nabrzmiały ropień pęknie i płyn wydostanie się na zewnątrz, wówczas jest to znakomita wiadomość, a decyzję o nieusuwaniu zęba można uznać za trafioną. Gorzej, gdy ropień zacznie wżerać się w kość. W takim wypadku w najlepszym razie Egipcjanin mógł się obawiać o utratę zęba, a w najgorszym, jeśli ropa dostała się do krwiobiegu, nawet życia. Innym rzadszym skutkiem ubocznym zniszczenia uzębienia było przemieszczenie szczęki. Jeden z medycznych papirusów dostarcza nam szczegółowych instrukcji, jak poradzić sobie z taką dolegliwością. Jeśli badasz człowieka ze zwichniętą szczęką i odkryjesz, że jego usta są otwarte tak, że nie da się ich zamknąć, to włóż mu do ust swoje kciuki, rozwierając je. Podczas gdy pozostałe palce ukształtują coś w rodzaju zacisków podtrzymujących podbródek pacjenta. Pchnij wtedy kciuki do tyłu, a nastawisz w ten sposób szczękę na jej pierwotne miejsce. Potem opadł szczękę pacjenta okładem z mokrego plastra miodu oraz imeru. W starożytnym Egipcie wierzono w sprawczość bogów, którzy dzięki modlitwom kapłanów lub czarowników mogli przyczyniać się do wyleczenia dolegliwości chorobowych. Jednak czynności czysto medyczne pozostawiano praktykom, czyli lekarzom. Nie byli oni jednak sami, piecze nad nimi również sprawowały bóstwa. Re miał zlecić opiekę nad ludźmi totowi, władcy domu życia. W tychże domach kształcili się lekarze, w tym i Oni również zdawali się wierzyć, że ich umiejętności zostały im nadane przez bogów i to z ich pomocą są w stanie nieść pomoc chorym. Tak więc, pomimo praktyk medycznych, które wydawały się oparte na doświadczeniach empirycznych i próbie racjonalnego wyjaśnienia różnorakich przypadłości, bogom egipskim nie odmawiano udziału w procesie leczenia. Stomatologia, również ta estetyczna, miała silne podłoże religijne. Nie jesteśmy pewni, czy wyrafinowane mostki mające prostować zęby tworzono jeszcze za życia, czy już po śmierci ludzi, których ciała przetrwały szmat czasu dzięki mumifikacji. Do naszych czasów zachowały się sztuczne zęby, plomby czy szyny wykonane z metali, czasem nawet ze złota. Czynnością niesamowicie ważną było prawidłowe przygotowanie ciała zmarłego do podróży w zaświaty. Może więc takie zabiegi wykonywano jedynie pośmiertnie. Jeśli jednak wrócimy do żywych, to i tutaj mistyka nas nie opuszcza. Magia, religia i medycyna były ze sobą nierozerwalnie związane. A dentysta, podobnie jak inni lekarze, musiał umiejętnie je wykorzystywać, nie tylko ze względu na swoje przekonania, ale także po to, by nie osłabić wiary w jego umiejętności w oczach pacjenta. Starożytni egipscy dentyści swoją praktykę zawierzali Bogom. Recytując być może takie słowa. Należy do Ra. On powiedział, to ja ochronię chorego przed wrogami. Jego przewodnikiem będzie Tod, który każe mówić pismom i jest autorem formuł. On to obdarza sprawnością uczonych i lekarzy magów oraz ich uczniów, by ulżyć w chorobie temu, którego Bóg pragnie zachować przy życiu.